Also von Season Spider-Man ist dann erst auf Nazi, aber es war so dieser Fall von einem Kostik. Ich sage Kramer. Was? Warum kann ich nicht hören? Was ich gar nicht sicher sollte. Spider-Man. Aber ich hatte nur wieder auf der Tasse. Das Kloster. Was ist das? Gehen lass da. Kannst du mal packen, ich hab da das Schild. Oh, Chciałam tylko powiedzieć, że Manhattan jeszcze nigdy nie był tak bezpieczny. Przypomnij sobie, jak to było przed przybyciem Spidermana. Okej. Tak właśnie zrobię. Pamiętam, że wtedy policja i straż pożarna robiła dobrą robotę. Kiedy zyskałem moce, przestałem potrzebować okularów. Tym sobie jakaś musi tak szybciej podpowiedzieć. Po aresztowaniu Fiska cała drobnica wypłynęła na wierzch. Śnieg pada. Nie, też. Ja tam pomyślałbym o zmianie nazwy.
no i ptarka, lecimy teraz po plecak kolejny. Uwaga funkcjonariusze, mamy zgłoszenie zaginięcia. Funkcjonariusze, przyzemnić się albo dać się za miejsce. No, przepraszam, że mam. Aparatura mojego kostiumu ustali prawdopodobną lokalizację ofiary. Ale jestem chory. To słychać po głosie. Dawaj, zaraz się zajmę. Może się z tymi sprawami zająć. Kurde. Wyjąłem z tego starego telefonu kilka dobrych części. Bandyci, muszę wkroczyć. To chce zdjęcie? Nie tak, nie wiem. Pięknie. No proszę, połowa wież systemu ostrzegania już działa. Kiedy Spider Cop bierze się do roboty, to choćby się waliło i paliło, robota będzie. Nie, nie, nie. Ten artykuł obarcza Spidermana winą za to, że Elektro zabił gliniarzy. Przestałem po nim dostarczać Jamesonowi pożywki w postaci... Szefowa nie chciała się do tego... przyznać, ale zaczyna się przekonywać do Spider-Copa. Jego lekceważący stosunek do przepisów był powiewem świeżego powietrza. Jeszcze wszystko odszczeka. Kiedyś... Tam był ja taki narrator, nie? Ja tak lubię. Ja naprawdę mało gadam, a się skupiam i ja... No to są chyba. Chory jest. No dzięki. A, oto. A, szukam tego. Być może słyszeliście o obrabowaniu domu aukcyjnego Rosemana. Za to nie słyszeliście pewnie o tym, że sprawcy nosi... I ma... Pozdrowienia od King Billa. Robi się złapcy! Trzeba było zostać w domu! Olin, nic nie jest? Hej! Muszę bardziej uważać z moją oddaną publiką.
to mówiłem. Tak, to ja. Witam. Jestem. Ja jestem. Galeria. Kulkę od gliniarzy, kiedy myśleli, że działam z elektro. Dobrze, że... No, sobie tam książkę. A co tu padniemy? Ekstra! No. Zrobione. Dostępne jednostki, zgłoszono kolejną napaść. Zgłoszenie z Clinton. Odbiór. Spider-Man, the situation's under control. Wszystko w okolicy, to wszystko w okolicy. Gdy Walter zniszczył mi soczewkę, prawie mnie oślepił. Zrozumiałem wtedy, że mój kostium musi być bardziej wytrzymały. No to sobie ja robić. Ale to trzeba szybko zrobić. Nie pozwolę im skrzywdzić ofiary. Spider-Man! Ty to pono? Super! Uwielbiam lać bandziorów. Yeah.
Ale na kurze. Ustawię słuchawkę, żeby wyłapywała odgłosy wysiłku. Moi drodzy, słyszeliście, jak wyrażałem obawy związane z zagrożeniem, jakie niesie dla swobody obywatelskiej system ostrzegania stworzony przez policję. Przynajmniej stworzono go do walki z przestępczością. Za to niedawno widziano, jak Spider-Man coś przy nim kombinuje. Moi słuchacze podejrzewają, że próbuje go wyłączyć, żeby móc bezkarnie popełniać nielegalne czyny. Musicie wiedzieć, że Spider-Man nie jest zwykłym, szarym gnojkiem jakichś wielu. A to kryminalny mistrz kung fu 12 stopnia, który zawsze stara się być 50 kroków przed wszystkimi. Dlatego uważam, że hakuje system ostrzegania, by szpiegować was i mnie. Jedyna obrona przed tym, słuchanie mojej audycji przez cały czas. Jeśli zamierza nas szpiegować, pokażemy mu, że doskonale o tym wiemy i idziemy po niego! Słuchajcie mnie! Od razu po... na tym budynku. Dzięki bardzo. Aparatura mojego kostiumu ustali prawdopodobną lokalizację ofiary. Przepraszam. Oj, przepraszam. Mam w kostiumie algorytm, który przewiduje, gdzie mogli się skierować porywacze. Okay.
Nowy Jork jest głośny, ale moja maska umie wychwytywać stłumione dźwięki. Takie, jakie wydawałaby związana ofiara. Ustawię słuchawkę, żeby szukała stłumionych głosów. Trzymaj się, wyciągnę cię. Musisz mnie obronić! Oj. Tupa. Co to z kierunkiem musi być? No dobrze, to jest starcie. O! Naprawdę. No to nie było nic innego. Z tą wieżą jest. Tam szybko i teraz z powrotem. Gdzie to jest? Nie byłoby Nowego Jorku bez handlarzy narkotyków. O, jesteście jak małe King Pinki na praktyce. Urocz. Małe King Pinki. Dobra, ja to powiedziałem. Ciebie tu kolega sięgnął do tego. Uciekajcie! Uciekaj! Muszę przyspieszyć! Biedny nie zrobię na szan! Trzymałem. Fisk jednak trzymał tych początkujących dealerów w szachu. Zaraz, co to za uczucie? Czy ja za nim tęsknię? Nie! Policja już sobie poradzi. O, no właśnie, dobra, znajdziemy te dwa plecaki i ta strefa jest czysta. Tak, tak. Wszystkiego. Nie byłoby Nowego Jorku bez handlarzy narkotyków. Ej, panowie, nie można tak się uchylać od płacenia podatku. Aj!
Ty jak przez rury co? A to jest dziwne, dzikie, no dobra. Zagłuszacz, który skleciłem przeciwko skrzydłom Walczera. Szkoda, że potem je ulepszył. Ale długo się trwa dzień i noc. No nie? Ale mnie tu nie było jeszcze, nie? Do wszystkich. Cywile potrzebują wsparcia po wypadku. Cywile? Cywile to są dziwne, że potrzebują wsparcia. Ta fiolka krwi Lizarda pozwoliła mi stworzyć antidotum i przemienić go z powrotem w doktora Connorsa. Szczerze, że sobie też nie możemy zobaczyć to. To jest czysto w kotaku, tylko to jest. Odbywa się to przez cały moment. Teraz będziemy kończyć. Wypraca chyba nieczysta. 10.31. Zgłoszono włamanie. Zgłoszenie dotyczy do Yards. Ci goście się już włamują, ale mogę powstrzymać kradzież. Nie umiecie kukać! Ona chce tańczyć do rana, siadać mi na kolana. Ja, nowy. Ciszą gra. Też nie stało. Założę się, że z ucieczką. Teraz by się przydało. Więzienia pójdzie wam tak samo dobrze jak z włamań. Wszystko co mogłem. Nie. Zobacz, tu nie mam 4 pisaków. 5 ty przedtem, jednej krótki i 2 ty. Ok. Tu kultowo jest to 16 jab. Nieważne, tu kryjówki fiska, kultowy minister jeszcze trzeba zrobić 3 pysaki wszystko i to wszystko, dobra. 3 kultowy minister? A tak jeszcze 3. Tu tylko kultowy minister, a tu przestępstwa minister. Dobra, no to teraz sobie musimy to. Zima na bank. Na bank teraz jest zima w grze. Podobę. Ale to, że nas podzielono na strefy, ale jest cały czas jednym miastem, nie? To jest fajne. Oj, ale... Muszę zatrzymać hałas. Zrobiliśmy, ale to powiedz mi, że twój klakson gra.
Yes. Tak by nie zaczęło, by pojechać na jego stronę. To jest. Więcej zbirów? Ta walka wymyka się spod kontroli! Uciekajcie! Szasza, to co kolem. Dobrze, że ich powstrzymałem. Wystarczy już wariatów za kółkiem. Arcydzieło. Empire State University, moja alma mater, u której zaciągnąłem parę kursów studenckich. Ja, czego miałem tu coś z czasu? Jeden aparat połowy. Fajne okno, ale... Masz wrażenie? A, na szybko jeden mogę tu szybko skończyć wszystko aparat. Tu nie jest w głowie. Pytanie, że w tym miejscu dzieje się coś osobliwego. Może to Sanctum chyba było? Ej, ciekawe, czy będziemy w Sanctum. Albo wiesz, Starka, chciałbym. Pytałem właśnie, czy to jest ten miner z Avengerami w ogóle. Właśnie, no to dupa. Przyznam nieskromnie, że to mistrzowski kadr. To ja robię. Zabaj na tam jest aparatkiem. Niezłe. No to ja robię. A to blisko. Dobra robota. Magnifik. Yes. Czy ona też wchodzi na to masło? No i ma radę. Bingo! Zrobione.
Mod Street. Główna ulica Chinatown. Fajna, choć pełna turystów. Narkotyki i przestępcy zawsze idą ze sobą w parze. Cześć chłopaki, macie na to recepty? A my nic planowaliśmy, człowiek. Narkotyki to chyba najgorsza działalność przestępcza. Na pewno w pierwszej piątce. Konfucjusz. Plaza. Mędrzec mógłby mi podszepnąć to i wolno. Most Williamsburg. Pozwala dostać się do innego miejsca, na którym nie jest. No, jakie się wybiłem. 10-10. Zgłoszenie handlu narkotykami. Potrzebne wsparcie w Lower East Side. Ciekawe, co tym razem kombinuje Shocker. Mój narkotyk to spuszczanie łomotu dealerom. Zamówiłem wam taryfę. To będzie ta z czerwono-niebieskimi kogutami. Dobre. Dobra, to ty widzisz się w następnym filmie, do zobaczenia. Lubina.